masz nową wiadomość. Spoglądasz, paluszkiem mi grozisz, nie, nie. Nie pozwalasz mi tańczyć, nie pozwalasz śpiewać, oddychać, zabronisz mi też. Już larum nam grają, chętnie sieją strach, kiermkowie twoi za srebrników garść. Ty śmiejesz się patrząc, jak narody klękają, gdy ten świat powoli trafia szlak. Nie zabronisz mi tańczyć, nie zabronisz mi śpiewać, nie zabronisz mi kochać, nie zabronisz mi żyć. Już nie jeden próbował, ale potem żałował, bo nie wolno na tej ziemi Bogiem być. Laj, laj, laj. Zmęczonym na ulicy, co biegają w kagańcach tak jak psy. Pamiętaj, mój panie, głodny pies, zwykle miły, gdy zerwie się ze smyczy, zacznie gryźć. Ten naród różne przeżył dole i niedole i niejedną pieśnią skruszył mur. Gdy serca i myśli ktoś chciał oddać w niewolę, niezła jazda zawsze była tu. Nie zabronisz mi tańczyć, nie zabronisz mi śpiewać, nie zabronisz mi kochać, nie zabronisz mi żyć. Już nie jeden próbował, ale potem żałował, bo nie wolno na tej ziemi Bogiem być. Laj, la, laj. Przerwie nareszcie ten obłędu krąg, to pierwszy prawdę powie nam. Zapuka do drzwi niebawem wielki brat, czyżby Orwell jednak rację miał? Ja żyję dość długo na tym ziemskim padole i ten wózek zwany życiem ciężko pcham. I wiem to na pewno, ty szalony matole, że ten świat bez ciebie sobie radę da. Nie zabronisz mi tańczyć, nie zabronisz mi śpiewać, nie zabronisz mi kochać, nie zabronisz mi żyć. Już nie jeden próbował, ale potem żałował, bo nie wolno na tej ziemi Bogiem być. Laj, laj. Dzisiejszym gościem audycji Sigma Gra Naszych jest legenda polskiego rocka, ikona polskiego rocka, polski wokalista, autor tekstów, kompozytor, gitarzysta Ryszard Grzegorz Wolbach. Dzień dobry, Ryszardzie. No witam serdecznie. No rzeczywiście bardzo ładnie mnie przedstawiłaś. Jestem podekscytowany. No proszę. No czujesz na sobie brzemię legendy? Nie, wydaje mi się, że już troszeczkę z tego wyrosłem. Aczkolwiek mile mnie podpechtałaś. No rzeczywiście 40 parę lat na scenie, na estradach polskich i nie tylko. No to jest pewnego rodzaju osiągnięcie, było nie było, kawał historii polskiej muzyki country, folk, rocka i jeszcze paru innych gatunków. No do tego jeszcze przejdziemy, mój drogi, ale ja chciałabym, żebyś cofnął się pamięcią do tych młodzieńczych, bardzo młodzieńczych lat, żebym nie powiedziała dziecinnych. No jak to się zaczęło u ciebie? Dlaczego gitara? Dlaczego śpiewanie? Do czasów studenckich to jeszcze dojdziemy, ale najpierw na początku. Były jakieś tradycje w rodzinie? Skąd to się wzięło? Właśnie kuriozalnie muszę zawsze stwierdzić,
że tradycji muzycznych w rodzinie mojej nie było. Wręcz odwrotnie, powiedziałbym, że moi rodzice wykazywali ewidentny antytalent do uprawiania muzyki, a do śpiewu w szczególności, co było powodem pewnych nieporozumień w okresie śpiewania wspólnych kolęd. No ale przeszliśmy to raz jakoś dzielnie, także no oczywiście jakieś tam pierwsze lekcje muzyki, bo mimo wszystko mama miała ambicje, żebym grał na skrzypcach, jak się potem okazało. Kompletnie ja z kolei nie miałem predyspozycji do tego instrumentu. No a potem jakby z własnej nieprzymuszonej woli sięgnąłem po gitarę i zacząłem wyłapywać z głośników radiowych miłe mi dźwięki. To ile miałeś wtedy lat? No myślę, że gdzieś około 10 musiałem już mieć, czyli był to, to była połowa lat 60., czyli no ta polska scena bitowa, big bitowa, pierwsze zespoły, czerwone gitary, czerwono-czarni, Polanie. No to był mój świat, od którego ja zaczynałem. A widzisz, a ja myślałem, że to się zaczęło gdzieś w szkole średniej, że to tak, wiesz, działa. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, nie było tak? Było, oczywiście. Nabrałem już pewnych umiejętności, w związku z tym byłem aktywnym animatorem wszystkich wycieczek szkolnych i tak dalej. Nieśmiało już pogrywałem. Pogrywałem, co podkreślam, bo tak naprawdę głos swój zacząłem wydobywać z siebie już na studiach. Na pierwszym roku studiów tam spotkałem Zbyszka Hoffmana, również śpiewającego gitarzystę. Założyliśmy duet, który potem błyskawicznie stał się trio. No i założyliśmy tą formację, której daliśmy roboczy tytuł Babsztyn. Za chwilę, panie Ryszardzie, nie uprzedzaj pytań. No to wróćmy do tej Akademii Wychowania Fizycznego. No lekko atletyka, skok w dal, mogłeś osiągnąć sukcesy, jednak rzuciłeś sport dla muzyki. No, stało się to poniekąd z konieczności, dlatego że razem wspólnie z moim trenerem ustaliliśmy, że jak on mi to ładnie powiedział, no słuchaj Rysiek, ty masz tutaj wyniki wszystkie, popatrz tabelę zestawienia, no nie ma progresji, no nie ma progresji. No to jak usłyszałem, że nie ma progresji, zatrzymałem się na 7,51 dal z wiatrem, co podkreślam. No i stwierdziliśmy, że to już nie ma co dalej męczyć organizmu oraz zabierać cennego czasu trenera oraz mojego. Poszedłem w miasto, kupiłem sobie paczkę zefirów, wypiłem 2 piwka i zacząłem zupełnie nowy rozdział w swoim życiu. No ludzie, Rockman i odpalił zefiry, no nie wierzę. Nie wierzę w to. Pamiętaj o tym, że był to pierwszy gatunek papierosów, po jaki sięgnąłem. Potem przeszedłem oczywiście cały szlak papierosów, i tak dalej. Nie będę wymieniał nazw. Czyli to na ostro sobie było, potem już na ostro było. Potem było na ostro i było coraz ostrzej. A potem, kiedy już przeszedłem etap Babsztyla, a zacząłem grać w zespole Harlem, no to tam to już, że tak powiem, było to wpisane jakby w wizerunek wokalisty, frontmana, prawda? No dobrze, 77 rok, tak? W Gdańsku powstaje Babsztyn. Śpiewacie muzykę folkową, country rockową, tak? No nie, myślę, że na początku, w latach, to był 77 rok tak naprawdę, to były ballady o charakterze piosenki turystycznej. Od tego zaczęliśmy. Były takie przeglądy piosenki turystycznej jak Bazuna na przykład, gdzie tak naprawdę zadebiutowaliśmy. Dostaliśmy pewne jakieś wyróżnienia, potem ograliśmy już i ośpiewaliśmy wszystkie festiwale i przeglądy piosenki turystycznej, takie jak Bakcynalia, jak o Japa była taka fajna, śmieszna. No, jest jeszcze chyba. Jest, graliśmy już potem po reaktywacji zespołu Babsztyn przez chwilę, zagraliśmy na tej imprezie, ale to już nie to samo. To nie ten klimat, nie ten nastrój. Wtedy te festiwale miały sobie tajemnice, można było wtedy lekko zaprotestować, a może wcale nie tak lekko przeciwko temu, co się działo w naszym nieszczęsnym kraju wtedy. Więc zdobywaliśmy kolejne nagrody, popielniczki, statuetki, jakieś palmy sypeliowskie i tak dalej. Zwoziliśmy tego całe stosy. Tak naprawdę jedynie przydawały się nam duże gliniane dzbany. No i porzuciłeś Babsztyla. W 93 chyba roku powstaje grupa Harlem. Od początku z nim byłeś? Tak, no ja jestem współzałożycielem zarówno formacji Babsztyl, jak i Harlem. Stało się to tak troszeczkę zbiegu, bo rzecz się działa już w Olsztynie, gdzie przenieśliśmy działalność Babsztyla i część muzyków pozostała i stwierdziliśmy, że chce się nam mocniej, głośniej, ostrzej, twardziej.
No i stała się rzecz jeszcze niesłychana, ponieważ tam stałem się frontmanem, wokalistą. Tam byłem już sam odpowiedzialny za wszystkie, że tak powiem, śpiewane dźwięki i tam debiutowałem jako frontman, co bardzo mi się to zaczęło od razu podobać. No, mnie się to też bardzo podoba, chociaż powiem ci, że nie masz aż takiego ostrego wokalu rockowego, jak inni wokaliści, ale no masz w sobie, człowieku, tą siłę i tą moc, która bierze nas cały czas. Ale przez Harlem przewinęło się trochę muzyków, prawda? Przez Harlem, tak. Mi trudno zliczyć tych kolejnych basistów, perkusistów, aczkolwiek rotacje były daleko mniejsze niż Babsztylu, bo tam to była po prostu masakra. Tam było, w Babsztylu to grało chyba z 36 czy 7 muzyków, jakby do kupy zebrał. Natomiast no, jakby podstawa, trzon zespołu Harlem, no to byłem ja, Krzysiu Jaworski, Stasiu Czeczot i Jarek Zdankiewicz. Razem wspólnie nagraliśmy płytę Lustra, która zresztą notabene ostatnio ma swoją reedycję. Tak, czytałam o tym, czytałam. Suknię mała noc, taka krótka, popatrz zaraz świt. Rozpuść włosy, jeśli tego chcesz. W twoich oczach widzę rozkosz, chociaż twoje usta mówią nie. Zdejmij suknię, proszę cię. Świat zwariował, że ludzie wszyscy wkoło z życia chwią. Pewnie masz rację, kto to wie. Twoje ciało pachnie grzechem, mówisz, ale ja nie słucham, nie. Zdejmij suknię, proszę cię. Yeah.
ja nie słucham dwóch. Mówisz ja. W 2008 chyba roku rozstałeś się z Harlemem, wróciłeś do Babsztyla. Dlaczego? Powiem tak, to już było troszeczkę wypalenie materiału. Odnoszę wrażenie, że dorastałem pomaleńku do roli samodzielnego już żeglarza. Babsztyl jeszcze był jakby taką sentymentalną próbą powrotu do czasu harmonii. Jeszcze chciałem trochę pośpiewać na głosy. Myśmy zawsze śpiewali w 3 lub 4 głosy i to było dla mnie jakieś takie fajne, spokojniejsze, ale po dość krótkim czasie stwierdziłem, że jednak jest to za spokojne i jakieś takie za smutne i tak dalej. W związku z tym dosyć szybko zmieniłem front i postanowiłem wkroczyć na zupełnie inną ścieżkę. Ale już do Harlemu nie wróciłeś? Nie, do tej pory. Absolutnie, oni idą swoją drogą, swoją ścieżką, realizują swoje plany, a ja już w tej chwili jestem w swoim własnym świecie. A nie ma takich chwil, że żałujesz, że nie powróciłeś? Wiesz, powiem ci tak, nie żałuję. Nie żałuję zarówno odejścia od Harlemu, jak i od Babsztyla, ponieważ zamknęły się pewne rozdziały, pewne drzwi i poczułem absolutną potrzebę decydowania sam o wszystkim. Co śpiewam, co piszę, jak to instrumentujemy i kto ze mną gra i w ogóle stwierdziłem, że najfajniejsze jest to, że to jest moje. No dobrze, ale jeszcze zatrzymajmy się na tym pierwszym etapie, na Babsztylu i na Harlemie. Czy są takie utwory, które zapadły ci głęboko w pamięć i często do nich wracasz? Tak, wyobraź sobie, że jeszcze w czasie recitali, które gram w tej chwili w takiej wersji, powiedzmy sobie, akustycznej, mniejszej siłą rzeczy. Zresztą wracam bardzo często w repertuarze do takich żelaznych hitów babsztylowskich jak Hej przyjaciele, zostańcie ze mną. No oczywiście od czasu do czasu w zależności od zapotrzebowania na usilne prośby słuchaczy, tych bardziej dorosłych, zaśpiewam czasami w Sinodal jeszcze, no przecież to piosenka, która tak naprawdę wypromowała zespół Babsztyl. Również, mimo że pochodziła z repertuaru Iki Zembrzyńskiej i Bogdana Łazuki, ale w koncercie interpretacji w Opolu dostaliśmy za nią nagrodę. I tam się zaczęło, tak naprawdę. Ty śpiewałeś covery, tak? Śpiewałeś covery swego czasu? Śpiewałem covery, znaczy, powiem szczerze, najbardziej lubię nasze własne covery. W związku z tym, ja już jestem w takim wieku, że śpiewając te piosenki Kiedy Góral Umiera, czy powiedzmy sobie wspomniana wcześniej właśnie Hej przyjaciele, no to tak jakbym coverował, no, dokładnie. No dobrze, a śpiewałeś kiedyś po angielsku, czy preferujesz tylko polski? Śpiewałem po angielsku i śpiewam. W czasie recitali też mam kilka utworów. Sięgam czasami do Dylana, do Creedence Clearwater Revival, czasami coś tam wpadnie mi Tina Turner, to może Bob Dylan, może coś Lynyrd Skynyrd na przykład, jakieś takie, gram, śpiewał również covery, aczkolwiek robię to mniej chętnie niż swoje własne piosenki. No dobrze, to teraz może ty mi to wytłumaczysz, bo na razie nie uzyskałam odpowiedzi na moje pytanie, które mnie męczy. Ja jako wielbicielka polskiej muzyki chciałabym cię zapytać, dlaczego polscy muzycy sięgają do angielskich tekstów? Znaczy, powiem tak. Ja myślę, że jest to pewnego rodzaju, była przynajmniej moda, jeżeli chodzi o muzykę country, którą wraz z zespołem Babsztyl zdecydowanie byliśmy wiesz, co chciałem powiedzieć. No to fajnie. Zdecydowanie żerowaliśmy się na muzykę country, to muzyka amerykańska, na amerykańskich wykonawczych i stamtąd jakby siłą rzeczy przejęliśmy stylistykę oraz język. I śpiewaliśmy również po angielsku i stąd być może fascynacja tym językiem. On się fajnie śpiewa, język angielski fajnie leży, fajnie się układa, fajnie brzmi.
Język polski, jak wiemy wszyscy, jest troszkę szeleszczący, trochę taki wyjątkowy. A angielski, no to tak jakoś tak fajnie to wszystko się układało siłą, leciutko, spokojnie, swobodnie. Aczkolwiek mam świadomość, że jednak język polski też jest bardzo ciekawy i warto śpiewać po polsku. I w tej chwili jestem na tyle już dużym chłopcem, że wszędzie, gdzie się tylko da, popularyzuję już jakby piosenki po polsku. No właśnie, bo język polski trudno jest śpiewać, a Ryszard Wolbach umie, potrafi i lubi śpiewać. I za to cię już kocham. Za to cię już kocham, że lubisz i śpiewasz i będziesz śpiewał, mam nadzieję. Dalej, jakie są inspiracje muzyczne twoje? No więc tak, powiem, jest tego mnóstwo. Ja bardzo kocham mimo wszystko muzykę amerykańskiego południa, dlatego The Allman Brothers, czy powiedzmy sobie Lynyrd Skynyrd, trzy gwiazdy muzyki country, te największe, najfajniejsze, tak, owszem, również. Oczywiście wielkie pomnikowe postacie muzyki rockowej, no to siłą rzeczy. Tutaj, no to są tysiące nazw i nazwisk, które trudno w tej chwili wymienić, ale no myślę, że Mark Knopfler na przykład jest dla mnie bardzo istotny. Tom Petty jest dla mnie bardzo istotny. Widzisz, ja operuję jakby nazwiskami, nazwami troszeczkę z innej epoki, ale one siedzą we mnie i to są dla mnie najważniejsze nazwiska i wykonawcy, które bym wymienił, jakby tutaj używając 38 palców pewno tak natychmiast. No dobrze, przejdźmy do tekstów. Teksty są niezwykle mądre. Ja jako polonista ci to mówię z całą odpowiedzialnością. Będę bronić Ryszarda Wolbacha i jego tekstów zawsze i wszędzie. Skąd bierzesz inspirację? Jak powstają twoje teksty? Trzeba powiedzieć sobie chyba wprost z bacznej obserwacji. Zawsze bardzo, bardzo uważnie obserwowałem rzeczywistość i to, co opisywałem. Tak naprawdę moje teksty ujrzały światło dzienne, tak powiedziałbym, z pełną odpowiedzialnością i z pełnym wymiarze i w czasie działalności zespołu Harlem. Tam jestem odpowiedzialny za większość tekstów, a właściwie za prawie wszystkie. I tam dojrzewałem jako autor tekstu. Myśmy z Babsztylem, szczególnie w latach tuż po założeniu, 94, 95, 96, byliśmy w okresie transformacji. Wtedy się działo bardzo wiele rzeczy. Częstokroć niezbyt miłych i przyjemnych. Były ciężkie czasy i miałem jakby taką potrzebę opisywania tego okresu przełomu. Dużo z tego zostało mi w sercu. W tej chwili jest tak samo. Ja traktuję swoje teksty i swoje piosenki jako pewien rodzaj dziennik, jako pewnego rodzaju archiwizację czasów. One się zmieniają, ale tylko trochę, a tak naprawdę wiele rzeczy, które napisałem 20 parę lat temu, są nadal bardzo aktualne. No dobrze, a oprócz rocka, oprócz country, jakie jeszcze gatunki muzyczne są ci bliskie? No ja nie ukrywam, że czekam tu na jeden gatunek jako jego wielbicielka. Jestem ciekawa, czy wymienisz. Powiem tak, gitarą i piórem było zawsze dla mnie inspiracją bardzo poważną. To jest ten gatunek, mówimy o piosence poetyckiej, autorskiej. To jest dla mnie bardzo istotny fragment naszego, że tak powiem, życia muzycznego. Z przykrością stwierdzam, że niestety staje się niszowy, ale to jest źródło, z którego ja też czerpię. Też się uczyłem od ludzi, którzy śpiewali właśnie ten gatunek muzyki, aczkolwiek kocham również muzykę bluesową. Wreszcie jest ten gatunek. Jest, no to dobrze. Nie no, umówmy się, zespół Harlem był uważany za zespół bluesowo-rockowy. I taka panowała powszechnie opinia. Natomiast ja bym to uściślił, doprecyzował. Ja uważam, że myśmy grali w stylu Southern Rock, który był zresztą ukochany przez nas, a szczególnie przeze mnie. I ten element bluesa jest bardzo istotny, bardzo ważny. Jest parę piosenek, które śpiewa do tej pory. Jest taki numer Kropla, nazywa się, to jest pieśń. I tutaj jest fajnie, dlatego że trzy teksty do moich ukochanych bluesów napisał Jurek Dębina. Jerzy Dębina, poeta z południa, który idąc kołysze się niezmiennie, jak to śpiewam do tej pory. I blues siedzi we mnie, blues jest dobry, blues jest fajnym nośnikiem emocji, tekstu, bardzo ładnie się układa, bardzo fajnie można operować tutaj pewnymi sylabami. Sam z siebie jest
w kategorii rytmiki bardzo mi przyjazny. No, blues to życie, mój drogi, jednak. Bo mówią niektórzy, że do bluesa trzeba dorosnąć. A to jest dużo racji w tym. Dlatego, że wydaje się, że jest bardzo prosty. 12 taktów na krzyż, gdzieś tam poukładanych w pewnej powtarzalnej całości. Niektórych to nudzi, niektórych przeraża, że to takie proste, takie oczywiste, ale blues ma swoje tajemnice. Można go zagrać na tysiące sposobów. Tego uczył mnie Tadeusz Nelepa, z którym też miałem przyjemność grywać w swoim życiu. I wiem doskonale, że blues nie jest taki prosty i nie jest taki oczywisty, jak wielu myśli. On jest przenośnikiem, fantastycznej energii i wielu, wielu fantastycznych uczuć. I wcale nie musi być amerykański. No właśnie, polski blues, znaczy o ile w ogóle jest polski blues, ale polski blues jest fajny. Natomiast chciałabym cię zapytać, bo wielu bluesmenów twierdzi, że nie można w bluesie śpiewać tekstów, których, znaczy o tym, czego się nie przeżyło. Czy to jest prawda według ciebie? Tak, to akurat potwierdzam. Ja znakomitą większość, nie, no chyba wszystkie piosenki z małymi wyjątkami pisałem z autopsji. To są moje przemyślenia, które zostały przetrawione przez mój organizm, puszczone do mózgu i przerzucone potem w stronę instrumentu. Tak, absolutnie nie można tego zaśpiewać, nie przeżywając, żeby to było autentyczne, prawdziwe i docierało tam, gdzie chciałbym, żeby dotarło. No widzisz, to moja miłość do ciebie rośnie z każdą chwilą. Staram się, jak widzisz. Zostań ze mną, śnieg zasypie nas. Wciąż cię w sobie mam, wciąż pamiętam. Wrócą tamte święta jeszcze raz. Gwiazdy, złoty blask, tak jak szczęście. Zabrał z sobą, wchłonął, porwał mnie. Biegłaś ze mną tam coraz prędzej. Pod stopami zimny topniał śnieg. Ciągle czekam na kilka dni, białych, krótkich dni. Może świecy płoną żar. Wrzask. Więcej takich dni już nie będzie, choć czasami wierzę jeszcze, wtedy wołam cię. Mam, wciąż
Bardzo dużo mówisz o wolności. Mówisz o wolności w muzyce, czy o wolności w ogóle? Z wolnością mi to twarzy, a każdy dzień upływa tak jak tobie rok. Tak śpiewałem już piosence Hedone, którą przecież napisaliśmy tak naprawdę w 91 roku chyba była napisana. Wolność zawsze była dla mnie ważna, bardzo była istotna, tego mnie nauczyli moi rodzice. Moja mama oraz tata byli bardzo czynnymi, że tak powiem, członkami wtedy powstającego związku Solidarność. Bardzo się głęboko udzielali i tak samo głęboko byli potem rozczarowani tym, co się zdarzyło potem. Niemniej jednak u mnie zasiali tego ducha, tak mi się wydaje, patriotycznego. Zawsze w mojej rodzinie dużo się mówiło o Piłsudskim, o niepodległości, o bohaterstwie, o wartościach. W związku z tym to gdzieś we mnie drzemie, jest, siedzi i już chyba nie wyjdzie. Mm-hmm. No dobrze, co to znaczy według ciebie wolność w muzyce? Znaczy wolność w muzyce, tu jest jakby, pojawia się takie enigmatyczne słowo tolerancja. Bo ja jestem, jeżeli chodzi o tak zwaną muzykę, gatunki muzyczne, wykonawców, dźwięki, generalnie jestem bardzo tolerancyjny, uważam, że każdy ma prawo do pisania muzyki w swój sposób, grania w swój sposób, używania takiej aranżacji, a nie innej, ale pozostaje kwestia tekstowa. I tutaj się zaczyna już innego rodzaju zabawa. I wolność, opisywanie tych wszystkich stanów związanych z wolnością, niepodległością, niezależnością, brakiem obostrzeń i tak dalej, to się muzyką trudno można posługiwać, natomiast językiem, język to wszystko dopowie. Bardzo precyzyjnie. A czy ty naprawdę wierzysz w to, że człowiek jest wolny? Przecież my mamy cały czas ograniczenia, tak naprawdę jesteśmy wolni tylko wewnątrz siebie. To prawda. To prawda. Niestety tak jest. Nie mamy takiej pełnej wolności, aczkolwiek znam wielu, którzy tej wolności szukają, starają się jakoś żyć, pomijając pewnego rodzaju zakazy, hamulce, czy ogólnie przyjęte kanony. I starają się prowadzić swój własny, niezależny sposób życia. Zawsze marzyłem o tym, ale niestety teraz, szczególnie ostatnio, czuję jakby pewien rodzaj pętli, która się na nas wszystkich zaczyna zaciskać i tej wolności nam jest coraz mniej. Mhm. Jakie jest kredo życiowe Ryszarda Wolbacha? Miłość, szczęście, zaufanie, przyjaźń, lojalność. Jeszcze parę takich dobrych, zapomnianych już prawie słów. Czyli te słowa, czy te wartości właściwie osiągnąłeś w swoim życiu? Myślę, że tak. Myślę, że starałem się jakby żyć według pewnego kodeksu, kodeksu takiego mojego rysiowego. Nie zawsze mi się udawało, no przecież wiadomo, żyjemy w pewnej społeczności, w pewnych układach. Pewne sytuacje w życiu niewątpliwie zaskakiwały, ale ten ogólny taki kręgosłup, nazwijmy go szumnie moralny, staram się jakoś utrzymać. Jak sobie radzisz w czasach pandemii? Bardzo niedobrze. W sensie psychicznym, w sensie takim właśnie to moje poczucie wolności zostało natychmiast zweryfikowane. Brakuje mi tej wolności, nie mam czym oddychać w sensie dosłownym. Nie mamy koncertów, nie można grać, nie mogę się spotykać z moimi fanami, od których czerpię energię i dobre fluidy płyną zawsze na koncertach, ale na koncertach na żywo. W związku z tym została zabrana mi sfera bardzo ważna dla mojego życia i czuję się troszeczkę zniewolony, troszeczkę mam związane rączki. To oczywiście oddziaływuje bardzo poważnie na głowę, ale ma to swoje dobre strony, dlatego że można znowu bardzo głęboko i chyba szczerze opisywać rzeczywistość, znowu się pojawia słowo archiwizacja i staram się to zrobić. Jest to paliwem i ku mojemu zdumieniu pije dużo. To dlaczego, Ryszardzie, nie grasz w internecie na żywo koncertów? Dlatego, że to nie jest ten przepływ energii. Ja parokrotnie próbowałem takich działań, ale stwierdzam, że działanie online niestety nie jest dla mnie. Dlatego, że nie odczuwam, żebym przekazywał ludziom tą drogą, tą energię, którą chciałbym otrzymać, przekazywać, a na pewno jej nie otrzymuję z powrotem. Ten sławny mechanizm call and response, pytanie-odpowiedź tutaj akurat w tym przypadku dla mnie ma znaczenie bazalne. No dobrze, a kim prywatnie jest Ryszard Wolbach?
Prywatnie jestem zwykłym, prostym obywatelem tego kraju, który już nie jest nauczycielem wychowania fizycznego, też nie jest trenerem. Byłeś nauczycielem? Oczywiście, no przecież ja ukończyłem Akademię Wychowania Fizycznego i tak od razu nie zacząłem śpiewać w Babszczy, tylko jeszcze 2 lata popracowałem sobie w Sopocie, w szkole sportowej, przy Stadionie Leśnym w Sopocie i wychowywałem kolejne wspaniałe talenty, jeżeli chodzi o skoki. Pełny szacun, bo ja też byłam nauczycielką do września. Ano, 39 lat, mój drogi, to kawał czasu. O Boże, no to kocham, to gratuluję i podziwiam i głowę chylę, bo jest to jeden z najtrudniejszych zawodów, jakie istnieją w ogóle. Nie odważyłbym się, powiem Ci szczerze, w tej chwili wrócić do zawodu. Nie jestem na to gotowy tam. No bo świat się zmienił, młodzież się zmieniła. Wszystko się zmieniło, ja jestem troszeczkę jakby w innym świecie. To nie jest prawda, Ryszardzie, że się młodzież zmieniła. Wiesz, młodzież kształtujemy my, kształtuje dom rodzinny, kształtują nauczyciele, kształtuje środowisko. Ja Ci powiem, że jak ja prowadziłam lekcje, zaczynałam od muzyki, kończyłam na muzyce, tej dobrej muzyce, z dobrym tekstem, jak to mówi nasz znajomy Piotrek Spotek. Tak. Którego pozdrawiamy serdecznie, oczywiście serdecznie Piotrka i dziękuję mu jeszcze raz za kontakt z Ryszardem, bo gdyby nie on, to bym ciebie w ogóle nie mogła znaleźć gdzieś tam w tych czeluściach internetu, ale bardzo się cieszę. Dobrze, i teraz będzie pytanie, które zadaję każdemu muzykowi i chciałabym poprosić cię, żebyś ocenił kondycję polskiej muzyki, nie twojego gatunku, w ogóle tego, co się dzieje na scenie polskiej muzycznej, to, co nam media serwują no i w ogóle jak ty to widzisz? No i to jest właśnie takie bardzo trudne pytanie, dlatego że ja uważam, że polska scena muzyczna wbrew pozorom jest bardzo zróżnicowana. Powstało w międzyczasie kilka nowych gatunków. Bardzo boleję nad tym, że muzyka disco polo urosła do muzyki kultowej w tej chwili. W moim pojęciu jest to troszeczkę spłysanie, zabijanie muzyki. Nie będę się już rozpastwił nad tekstami, bo tu nawet szkoda na to czasu. Natomiast za mało jest dobrej muzyki środka. Dużo jest plastikowej papki, dużo jest popowych, bardzo prostych, najczęściej zapożyczonych tematów z innych, że tak powiem, wykonawców. Brakuje mi indywidualności takich, które by predysponowały wykonawcę do prawdziwego idola. Ja w obecnej sytuacji jakoś tak wśród nowych wykonawców nie widzę. Powiem szczerze, nawet specjalnie się nie wsłuchuję w te nowe produkcje, ponieważ coraz częściej się łapię, że budzi się we mnie jakiś taki złośliwy krytyk, czego bardzo nie lubię, bo słyszę, jak ci młodzi ludzie przestali dbać o teksty, o sens tekstów, o przekaz tekstowy, posługując się częstokroć aparatami głosowymi, które są obarczone potężnymi wadami dykcyjnymi i innymi, co kiedyś było nie do pomyślenia, mnie to strasznie martwi, ale rozumiem, że takie są czasy, że te wszystkie zaszczepienia nie jest w tej chwili modą. Bezwzględnie uważam, że bardzo wartościowy jest nurt muzyki hip-hop i rapu. Tam jest ta młodzież, która oczywiście operuje bardzo ograniczonym arsenałem, powiedzmy sobie, dźwięków i aranżacji, ale oni śpiewają o fajnych rzeczach. Oni są na bieżąco, oni mają odwagę i oni cną tą przestrzeń bardzo odważnie i fajnie, za to ich cenię w jakiś sposób, mimo to, że słyszę bez przerwy, że posługują się, że tak powiem, zapożyczonymi podkładami, dźwiękami i tak dalej, to jak wiemy, to no to ja odważył się poprawić Ryszarda Wolbacha. Mogę? Tak. No ale nauczona przez moją młodzież, to nie jest hip-hop, tylko hip-hop to jest kultura. Mówimy o rapie. No ale wiesz, ten rap to już nie jest paktofonika, to już nie są te takie kultowe zespoły, to już jest łączenie popu, nawet bluesa z rapem, powiem ci, Kusem z bluesem śpiewa taką piosenkę, gdzie mają fragment jakiegoś tam rapera, to już nie jest ten rap. No ale rzeczywiście, wiesz, rap był fajny wtedy, kiedy był w podziemiu, kiedy oni tworzyli dla siebie, kiedy oni mieli coś do powiedzenia, a teraz to już zaczyna być komercyjne i takie, a wszystko, co jest komercyjne, no to niestety w którymś momencie... Nie mamy wpływu, tak. Tak, z góry spada w dół. Tak, bardzo boleję nad tym, że muzyka właśnie
autorska, literacka, poetycka, że ona zostaje już jakby przesunięta troszeczkę w te rejony niszowe. Kto chce, to sobie znajdzie i mam nadzieję, że to jeszcze przetrwa te dziwne, nasze niepokojące czasy. No o muzyce rockowej właściwie nie mogę nic powiedzieć w tej chwili, bo zostało tak niewiele formacji, które rzeczywiście grają prawdziwego rocka. Jeżeli już grają, to są jakby w tej trzeciej lidze tak zwanej rozpoznawalności, co mnie też bardzo martwi. Ale jest jedna fajna rzecz, którą tutaj znalazłem z kolei u siebie, w moim życiu, że po tych 40 paru latach tułania się po tych wszystkich gatunkach i scenach polskich, to co robię w tej chwili, co w tej chwili zaczynam pisać, przechodzi zdecydowanie do podziemia. To już zauważyłem, że jakby te piosenki moje, które ostatnio staram się jakby prezentować, one nie zostaną zagrane przez stacje publiczne i przez media publiczne, ponieważ nie wiem dlaczego i nie chcę nawet wnikać, ale ta pozycja takiego troszeczkę jakby barda podziemia zaczyna mi się strasznie podobać. No ale widzisz, to ja ci powiem, bo chciałem ci zapytać, czy jesteś twórcą niszowym? Kiedyś Piotr Spotek w rozmowie z Nebną, my się przyjaźnimy i wspieramy nasze wzajemnie audycje, powiedział mi tak, no jak to, ty niszowych twórców tutaj promujesz, a przecież Ryszard Wolbach nie jest niszowy. Jesteś czy nie jesteś? No więc myślę, że Piotr sam, bo to jest tak, wielu fanów, ja już nie mówię o Babsztylu, bo tak naprawdę najwyższy pułap rozpoznawalności jako zespół, jako twarze, jako nazwiska osiągnęliśmy zdecydowanie w okresie działalności zespołu Babsztyl. Potem w Harlemie bywało różnie, ale bywały rzeczywiście momenty, kiedy byłem bardzo rozpoznawalny i muzyka i zespół też, owszem. No ale teraz to nie jest już jakby rozpoznawalność absolutnie tej rangi i tego rozmiaru. Ja sobie tam siedzę w tym swoim małym światku, troszkę z boku. Kto mnie zna, to mnie zna, ale tak, żeby zapracować sobie od nowa na nazwisko, no to nie wiem, czy starczy mi życia. No właśnie, gdyby zapytano Harlem, rozpozna wielu. A jak zapytają Ryszard Wolbach, poznają? To już mniej. To już mniej, aczkolwiek powiem ci, no to jest kuriozalna sytuacja, ponieważ ja staram się utrzymywać kontakt ze wszystkimi fanami Harlemu, ponieważ, jak się okazuje, moja postać była przez nich postrzegana bardzo mocno. Właśnie mój sposób śpiewania, mój sposób pisania tekstów jakby pozostawił chyba bardzo głęboki ślad, piętno w sercach, duszach tych fanów naszych, już pewno w tej chwili troszkę mniejszej liczby. Więc dobra, okej, w porządku. No, to jest coś, co takiego fajnego zostało i być może w tym, co ja w tej chwili zacznę pisać i śpiewać, czy piszę, oni odnajdą tego ducha starego, nowego Harlemu. No ja myślę, że powinieneś nie tylko się tym duchem starym kierować, ale iść do przodu i coraz lepiej ci to wychodzi, bo te twoje teksty słuchałam i są po prostu mistrzostwem świata dla mnie i w ogóle uwielbiam cię. Czego życzyć Ryszardowi Wolbachowi? Nie powiem banalnie zdrowia, bo tu akurat jest bardzo dobrze, ponieważ akurat jesteśmy moją przecudną Basią na takiej dosyć ścisłej, rygorystycznej diecie. Postanowiliśmy w tym okresie tego zagrożenia potencjalnego zadbać o siebie, w związku z tym odżywiamy się bardzo zdrowo, bardzo dużo jarzyn, warzyw, soków, unikamy mięsa i białek oraz cukru i tak dalej, i tak dalej. I tu jest akurat fajnie, czujemy się bardzo, bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Natomiast z głową już może być czasami gorzej, no bo trudno nie zauważyć tego, co się tutaj dzieje. Trudno nie zauważyć absurdalności pewnych obostrzeń, pewnych decyzji naszych, że tak powiem, rządzących, i to nie tylko na szczeblu krajowym, ale daleko, daleko wyżej. No i w człowieku się ten bunt odzywa, a bunt to jest negatywne uczucie. Stąd podejrzewam, wielu, wielu moich znajomych twórców, muzyków, artystów, pisarzy i tak dalej przeżywa bardzo ciężkie chwile na pograniczu depresji. I to nie jest wesoły czas, to nie jest dobry czas, więc psychika jest jakby tutaj tą słabszą stroną, ale jakoś sobie radzimy. No wiesz, niektórzy twierdzą, że bunt to jest siła napędowa. Gdyby nie ten bunt, nie bylibyśmy państwem polskim, nie byłoby nas prawdopodobnie. Tak twierdzili romantycy, chociaż skończyli jak skończyli, no i tak. No dobrze, ja ci tego życzę, odrodzenia tego psychicznego, tego, żeby koncerty powróciły. Żeby było... najbardziej, tego najbardziej, no żebyśmy właśnie mogli sobie spokojnie
przyjechać do studia na przykład radiowego czy telewizyjnego, coś zagrać, coś fajnego wykonać i spotykać się na tych nawet najmniejszych koncercikach, bo z siłą rzeczy jakby biorąc pod uwagę możliwości w tej chwili grania, no to ja mam taki trzyosobowy zespół kameralny, jest nam strasznie fajnie, gram z Krzysiem Misiakiem, z Maćkiem Bieńkiem, to są świetni muzycy i fantastycznie nam się gra i strasznie nam brakuje tych koncertów, bardzo, bardzo, bardzo. Mam nadzieję, że kiedyś zawitasz na Śląsk i Iwonka pozna cię osobiście, będziemy mogli się poznać. Trzymam kciuki, Ryszardzie, za spełnienie wszystkich marzeń muzycznych, prywatnych i w ogóle życzę ci tego w imieniu swoim i słuchaczy Radia Sigma FM. Moim i Państwa gościem był Ryszard Wolbach. Dziękuję. Bardzo pięknie dziękuję za zaproszenie oraz pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Sigma. Słuchajcie dobrej, fajnej muzyki. Macie znakomitych prezenterów muzyki, w związku z tym korzystajcie tego pełnymi garściami. Dziękuję. Czegoś chcesz, tak bardzo, zacznij marzyć. Zamknij oczy i wyobraź sobie świat, który znasz z najpiękniejszych snów. Bardzo czegoś pragniesz, tak bardzo, rysuj znaki na piasku setny raz i powtarzaj sobie głośno słowa klucze. To magia dobrych słów. Spotkasz ludzi, w których oczach płonie dziwny blask. Ktoś przyniesie dobre słowo pod twój dach. Powieje w twoje plecy dobry wiatr, mocny wiatr. Jeśli bardzo czegoś chcesz i uwierzysz, uwierzysz w siebie, rozwiń skrzydła i wykonaj pierwszy lot. Wnet poczujesz, w rękach masz swój los. Nie wiedziałeś, jak smakuje każdy nowy dzień, jak wygląda nocą niebo pełne gwiazd. Zapomniałeś, że ktoś pragnie ciepła twoich rąk, szczęśliwy kocha świat. Spotkasz ludzi, w których oczach płonie dziwny blask. Ktoś przyniesie dobre słowo pod twój dach. Znów powieje w twoje plecy dobry wiatr, mocny wiatr. Teraz wiesz, jak smakuje każdy nowy dzień, jak wygląda nocą niebo pełne gwiazd. Czujesz, że ktoś pragnie ciepła twoich rąk, szczęśliwy kocha świat. Jeśli bardzo czegoś chcesz, tak bardzo, zacznij marzyć. Jeśli bardzo czegoś chcesz i uwierzysz, uwierzysz w siebie,
czegoś chcesz tak bardzo, zamknij oczy. Jeśli bardzo czegoś chcesz i uwierzysz, uwierzysz w siebie,